pan Ryszard Tarasiewicz będzie trenerem pierwszej drużyny Karona S.A. Cieszę się bardzo, że będę mógł pracować w takim klubie jak Korona. Koncepcja zarządu związana z wyborem trenera zakładała, że Korona pozyska trenera z doświadczeniem, z osiągnięciami oraz z autorytetem. Korona wyrobiła sobie markę przede wszystkim właśnie tymi cechami, że walczyła, nie odpuszczała. Myślę, że oprócz tego jeszcze można dołożyć troszeczkę więcej elementu piłkarskiego. Ja się uśmiechnę sobie. Korona szukała trenera i kilka nazw było do wzięcia. W takim pułapie finansowym, na którym mógł kielecki klub stać, to myślę, że wzięła trenera z absolutnego topu, bo co można powiedzieć o trenerze, tak? No przede wszystkim, czy dobrze pracuje z piłkarzami, czy ma dobre treningi, to pewnie piłkarze mogą powiedzieć, jak sobie radzi w takich kontaktach z zawodnikami, ale przede wszystkim trenera bronią wyniki. I te wyniki trenera Tarasiewicza bronią bardzo dobrze, bo awans ze Śląskiem, dwa awanse, najpierw do drugiej ligi, potem do Ekstraklasy, awans do Ekstraklasy z Pogonią Szczecin, z Zawiszą Bydgoszcz, no i wreszcie Puchar Polski Zawiszą Bydgoszcz jako Beniaminek, ósme miejsce w grupie, awans do grupy mistrzowskiej, no to pokazuje, że to jest trener, który cały czas notuje dobre wyniki, gdziekolwiek się pojawi, to zespół notuje progres. No i nazwiska takie, trener ma nosa do zawodników, bo jak sobie prześledzimy kadrę Śląska Wrocław, która zdobywała Mistrzostwo Polski, to tam praktycznie trener Lęczyk dołożył oczywiście tam swoją pracę, natomiast kadrę zbudował Ryszard Tarasiewicz, Mila, Kazimierczak, Kelement, Jas. No to piłkarze, którzy sprowadzani byli przez właśnie tego szkoleniowca. Bodajże 2-3 miesiące z trenerem Tarasiewiczem w ŁKS-ie się spotkaliśmy i no, przede wszystkim jest to fajny facet, który potrafi dotrzeć do piłkarza i to jest, uważam, w piłce nożnej bardzo ważne. Mówi to, co myśli i to jest bardzo fajne i przede wszystkim treningi, które prowadzi, ma fajną wizję piłki nożnej, dużo zajęć z piłkami, dużo gier, a więc na pewno każdy piłkarz by chciał mieć takiego trenera, gdzie można trenować z piłką przy nodze. Trener, który lubi dyscyplinę, on zresztą dzisiaj w rozmowie ze mną podkreślił, że on na samym początku ustala jasno zasady, jak ma być, no i piłkarze do tych zasad muszą się dostosować. Trener ogólnie jest konkretną osobą, nie mówi zbyt wiele, jeżeli już coś powie, to dosadnie, żeby do nas to docierało. Akurat śmiesznie było, bo wczoraj Maciek Załęcki miał 18 urodziny i w szatni panuje taki zwyczaj, że zawsze są jakieś małe prezenty z tej okazji i trener wręczał Maćkowi, który stanął przed trenerem, jakby go prądem poraziło. Nie wiedział, jak się zachować. Trener jeszcze rzucił jakiś śmieszny tekst, a więc no dlatego było wesoło. Pana zobaczę, jak będą inne treningi, ale jak tak poprowadzi, to panie super skład zrobi. Takie treningi powinny być wprowadzone. Elegancko.